No, dzień dobry widzowie, witam was. Jestem po maturze z języka polskiego, pisałem formułę 2015. Mam to gówno z głowy, pisałem, żeby zdać, ale wydaje mi się, że to było tak łatwe, że kurwa temaciki siadły bam, więc wydaje mi się, że może nawet 60% się uda? Może na 70%? Chuj wie, wątpię. Jest szansa na to. Dobra, jeśli chodzi o team, to chyba nic nie grałem poza odcinkiem. No właśnie. Nie pamiętam, co robiłem w poprzednim odcinku. Chyba Eevee ratowałem, czy coś? Trochę, nie wiem, chyba z tydzień nie grałem, także... Tak, chyba tutaj pomogłem gościowi i on mi chyba dał Shiny Charma, tak? I chyba teraz mi się tutaj to odblokowała ścieżka. Nigdy by pokonany jeszcze raz, bo już nie pamiętam. Oraz łubat, okej, hit, dobra, już pamiętam. I no, wydaje mi się, że chyba item finder pokazuje te itemy na tych kamieniach i tak dalej. Mam nadzieję, chociaż wiecie co? A jednak nie pokazuje. To chuj w dupę. No nie. O, Duskstone. To jest ten, tak? Tak, dobra. Zajebiście, mamy Duskstone'a tak o sobie. Na kamieniu. O, wysłałem Duskstone'a, więc mogę mieć Miss Magius. Tylko nie wiem, na którym ewoluować. W sumie nie wiem, jakie są zmiany, bo wiecie, jak na przykład jakiś moveset jej zmienili, no to poczekałbym, aż się jakiegoś ataku nauczy. Bo tu mamy ten kult. Tak mi po prostu weszli. Tak w skrócie kazali mi wypierdalać, ale uznałem, że im napierdolę. Jaki jebany gigaczat. Fairy tak całkowicie rezystował Dragon, nie? Że w ogóle damage'a nie dostawali. Chyba tak. Chyba Signal Beam. Okej, tak, w ogóle nie dostaję obrażeń. Doggetic, także git. Ten outreach myślałem troszkę więcej będzie bił. Okej, zróbmy w ten sposób. Dobijmy do Sklopsa. Jagmo zmienię na ciebie. Co ja zrobiłem? Chciałem Yangmo zmienić, nie tego. No dobra, jak już zmieniłem, to chuj. Czemu nie dostał? Bo ten Shedinja nie dostał. Co on ma? I ten Shedinja coś miał, że go... Shedinja coś miał, przez co damage nie dostawał. Czy on miał Focus Sasha? Jeśli on miał Focus Sasha, to OP w sumie było. Nie zwróciłem uwagi, co on miał, ale coś miał, że... Emberem go nie mogłem przez to zabić. No ale dostał chociaż tego. Berna, więc dlatego padł. O, mamy ewolucję w końcu. Nie wiem, no mam jakby dwie ścieżki, którymi mogę pójść. Ja domyślam się, że jak tam był ten kult, to pewnie muszę tamtędy pójść górą, w sensie. A ta jest droga bardziej opcjonalna. Kurwa, na którym Yang mógł ewoluować? No i self-destruct i chuj w dupę. Kurwa, nie wiem, czy Yang nie ewoluuje gdzieś na 30? Coś czuję, że ja to mogłem już sprawdzać, tylko już o tym zapomniałem. Ale dobra, na razie nie sprawdzamy, na którym ewoluuje Yangmo. Będzie niespodzianka, jak ewoluuje. To jak Munchlaxa teraz. On chce 3 escape rope'y. No nie mam 3. Nie wiem, czy w ogóle mam jakiegokolwiek escape rope'a. Mogę to jakoś zrobić? Nie mogę. Nie mam escape rope'a żadnego. Pewnie zapomnę o tym gostku. Na pewno o nim zapomnę. Max Rapper, zajebista sprawa. Czy to zwiększało szanse na kryta w sumie? W sumie, to by mogę dać. Tego Outrage'a. Żeby częściej skryta walił. No pewnie nie będzie walił co drugim atakiem. Więc Scopeless byłby lepszy do, nie wiem, slasha jakiegoś albo coś. Jego Joltika, ale no sobie tak jest. Ale damy mu, żeby z tego Outrage'a może krytował. Fake my Kamehameha. Dobra, git. Już lubię tego gostka, tego NPC-ta. Nawiązając do Dragon Ball i to mi się podoba, tak ma być. Człowiek kultury, widać, że człowiek kultury. W ogóle a propos matury, nie? I tam było, jak okoliczności wpływają na człowieka. I zasadniczo, tak myślę, że mógłbym się jeszcze do Wegety z Dragon Ball odwołać, ale się nie odwołałem. Odwołałem się za to do Waltera White'a z Breaking Bad. Także no, oryginalnie, to mi musicie przyznać. Kto inny się odwołał do Breaking Bad? Pewnie dużo osób, ale trudno. Ważne, że ja się odwołam i mnie to tylko obchodzi. Okej, tu mamy jakieś inne Pokémony, także to jest inna lokacja zupełnie. Okej, jest i tabliczka z Pokémonami, moja ulubiona. Okej, Rafflecik, Walabi, Drifloon, Sunken, Combi, Yamper, Hatena, Porygon, Hawlucha, Vulpix, Wino, Tepig. Okej. Kurwa, Hatena mnie kusi też. W sumie nigdy nie miałem tej Hateny. Dwa razy przeszedłem chyba Swordy. Mojego kuzyna, bo ja z własnych nie mam. Ale dwa razy je przeszedłem i tak kurde, chyba nie miałem Hateny nigdy. Także zasadniczo mógłbym mieć, ale nie, nie będę miał, żartowałem. To są żarty. Ja nie wiem, jacy wy jesteście durni, że nie, żeby żart nie możecie rozpoznać. Sens. O, Powerlensa mi dał, zajebiście. Dobra, bo mi ktoś napisał komentarz, nie wiem dokładnie kto. Pod poprzednim odcinkiem. Wydaje mi się, że to mogło być Black, ale co do tego nie jestem pewny.
Nie, to był set. Sorry. To był set, że ten gościu, jak złapie sobie na przykład Farfetch'da, taki dał przykład przynajmniej, że jak mu dam Farfetch'da, to że on mi go wymienia tego galariańskiego Farfetch'da, także no jest to fajna opcja, fajna, fajniutka, ale déjà vu dostałem, ja pierdolę. I też takie déjà vu dostałem, jakby był w tej sytuacji 3 lata temu, rozumiesz to? To nie jest tak, że ja ten moment widziałem, kurwa, wczoraj, tydzień temu, tylko 3 lata temu, co się, ja pierdzielę, yo! Pewnie 3 lata temu też tego haka nie było. Nie, na pewno nie było, ale na pewno go nie grałem. Kurwa, mocny déjà vu. Wy też często macie déjà vu, bo ja naprawdę czasami mam takie momenty, że mam niemalże codziennie. Znaczy teraz nie mam na przykład codziennie, nie? Ale czasem takie okresy, że często dostaję déjà vu. Okej, dostałem teraz. Okej, jest kwestia, że muszę pójść do Psycho i do Fear. Że oni są w tych poprzednich miastach. No raczej się cofać nie będę, bo ja byłem gdzie ja byłem, tu byłem, tak? Solaris i w Shelltown. Gdzie jest Shelltown? Byłem w Shelltown chyba. Tak, to jest ta lokacja, co przed chwilą w niej byłem, przed tą jaskinią. No to sobie pamiętam, że tu był jakiś gość, co się nazywał Psycho. I tak myślałem, nie? Że on się nazywa jakoś. Kurwa, był komentarz, że koło czwartej odznaki dostanę ten do teleportu, więc po prostu będę się tepnę tam do nich. Aha! Serio? Wy sobie kurwa jaja ze mnie robicie. Może serio się muszę teraz cofnąć? No chuj, ja tu przychodziłem, jak się muszę cofnąć. Nie, no jak za to nie dostanę tego. Jak za to nie dostanę, kurwa, teleporta, to ty jesteś psycho chyba, tak. Okej, no i ten Porsche. I teraz się muszę jeszcze cofnąć do tego Solaris, do tego dużego miasta. O, jest Fear. Okej, dobra, znalazłem już ich. Nie, no pewnie nie ma paldańskiego Taurosa. Wątpię, że dodali. Raczej go nie ma, poza tym chyba tam wymieniam tylko na galariańskie te formy. O, Shiny Stone'a mi daje. Okej, oni chcieli ze mną walczyć, ale uznałem, że się nie zgodzę, bo myślałem, że powiedzą OK i bym se save'a zrobił, ale teraz powiedzieli OK i mi dali itemy. No i mi w ogóle Shiny Stone'a, Firestone'a i jeszcze Duskstone'a, także fajnie, bo mogę to sobie teraz Togetika wulować do Togekisa. Znaczy tego nie będę robił, jeszcze poczekam tam z parę poziomów. W sumie z Togekisem było chyba tak, że on to nam się głównie uczy tych ataków na pierwszym poziomie, że mu trzeba przypomnieć. Ale do przypomnienia coś tam trzeba było, nie wiem co to było, pewnie Hardscale'a. Pewnie Hardscale'a albo kurde może Bottle Cup? To jest potrzebne, Bottle Cup. Za 3 miliony jest to im dać Orokuda, czyli pewnie dostanę jakiś item, dzięki któremu będę mógł od niego sobie wziąć po prostu Orokudę. Może później, może gdzieś zaraz. Okej, okay, to jest w ogóle sala z Morganem. No bo widząc po tym, jakie to jest miasto, to się domyślę, że pewnie będzie wodnym liderem. O, on sprzedaje te wszystkie rzeczy do fałek. Destiny Note. Okej, okay, już mi dał mi Destiny Note i zaczęła napierdalać po portugalsku, zajebiście. Okej, okay, coś powiedziała tego i nagle zaczęła mówić po portugalsku, się nie rozumiem. Uwielbiam. To co ja mogę sobie kupić jakieś rybne pokemony? Mogę kupić sobie Quillfisha i Sujański. Paskulin W? Co to jest Paskulin W? Też jest chyba hisujański, nie? Pewnie o to chodzi. W ogóle zapomniałem, że to hisujańskie formy. W ogóle FIBA za 5 tysięcy tylko. W sumie nic wodnego nie mam, nie? Nie ciekawe, co to jest Baskulin W. Idę zobaczę go. To jest hisujański, to kurwa, może bym go wziął? On jest chyba duchowy po ewolucji, nie? A, to jest ten hisujański. Nie. Hisujański? Nie, to jest hisujański chyba. On tak kurwa wygląda jak ten niebieski, ale ma te jaśniejsze paski, także. Myślę, że przez te jaśniejsze paski to on jest bardziej hisujański niż ten taki niebieski, co jest. Okej, okay, to jest W od White Stripped Form, to jest. No w ogóle w pasku Legiona i on może być... On może być taki biały, fajny, dojebany? Ej, dopierdolony jest ten biały. Jak grałem w tego, to... Jest męski i żeński. Jak on ewoluuje? 294 recoila w walce, to chyba po prostu chodzi o recoil. Jest pod atak stricte. Porównam sobie Bosku Legiona do Milotika i jeszcze do Miss Magius. A za to miałbym i ducha i wodnego, tak to będę miał oddzielne te pokemony. Nie, wiecie co, ja sobie... Czekaj, czy ja zapisałem? Nie zapisałem tutaj. Chyba normalnie zapisałem, zrobiłem save'a, tak? Tak. Wziąłbym Basku Legiona, nie powiem, ale chyba sobie ostatecznie wezmę Fibasa po prostu. Ten chyba różowy, nie? Ta różowa ryba za loli. Weźmy sobie Fibasa, nie chuj. Ja dzisiaj Prism Scale'a dostaję. Jeśli ewoluję przez Prism Scale'a, bo może inaczej ewoluję jednak. Naturkę taką średnią, ale w sumie będzie. Chuj z tym. Chyba tylko za kogo go wezmę. No i się za nikogo. Jeszcze zobaczę może,
czy może nie wlepszę przez Waterstone'a? Raczej nie, ale wiecie, warto spróbować. No nie wlepszę przez Waterstone'a, Prism Scale'a potrzebuję. A gdzie go kurwa znajdę, nie wiem. Nie wiem, czy wiecie, jak się łapie Fibasa w innych grach, ale jest w chuj rzadki. W chuj ciężko się go łapie, w chuj jest niesprawiedliwy, nie oddaje w ogóle. 5000 to mało, nie dziwimy się w sumie, jakby go mógł sobie po prostu ultrana teraz pójść złapać. Okej, lidera jeszcze nie ma, oczywiście, standardowo. Corphish? Ja Corphisha nigdy nie miałem. Nigdy nie miałem Crowdaunta w teamie. Mam trochę ofensywny ten team na razie. Bardzo ofensywny. Mi by się przydał właśnie jakiś taki Merani, to byłby tutaj git. O takie setupy i tak dalej. Nie, no dobra, chuj, lecimy na razie tak. Pewnie kogoś wymienię, pewnie... Dziwi mi się to mówię, pewnie Snorlaxa sobie zmienię. No, okej, jakaś cutscenka jest. Trochę długo trwa. Okej, jest i Morgan, który jest naszym liderem. Oni coś gadają, że są jacyś intruzi w mieście i że nie mogą im oddać tego jajka. I teraz właśnie mówi, że połowa to będzie światło, które uratuje ten świat. Nie wiem, domyślam się, że to może być jajko Manafiego albo tego Fionę czy coś. Dobra, i domyślam się, że pewnie pomożemy im, oni uznają, no jesteś fajny chłopak, masz. I mi pewnie po prostu dadzą. I pewnie tylko sobie po prostu dadzą jakimś nowemu dzieciakowi jajko, które tego typu. W sumie nawet ta plaża wygląda jak zupełnie takie miejsce, gdzie tak po prostu totalnie randomowo może sobie leżeć taki Prism Scale. Znaczy, nie wiem, czy któryś raz pytam o to w odcinku, żebyście mi napisali, czy wiecie, gdzie jakieś item mogę dostać, jak się jakieś pytam, ale zwykle nie dostaję odpowiedzi. Ale możecie dać znać, jak wiecie, gdzie Prism Scale mogę dostać, albo jak późno się go dostaje. Bo gdzieś tak w chuj późno to Protector. Ja myślałem, to będzie Prism Scale, a to jest Protector do Rhyperiora, tak po prostu. Dobra, siema, lider. Napierdolę ci teraz. Dobra, przyszedł kult i pewnie... No powiedzieliśmy mi, że chcę mu pomóc. Przyszedł kult i teraz będziemy z nimi walczyć. Okej, czyli muszę chyba 3 Pokemony wybrać. Dobra, to wybierzmy sobie co? Snorlaxa standardowo, Mistravius i na przykład... Rebuta. A teraz mogę save'a zrobić, spoko. Oni jeszcze dają taką opcję. O kurwa, który? Łe! Tak trochę nie tego? Jakiś randomowy trener przed chwilą miał 30 któryś, nawet chyba 30 nie miał. Co to jest? Dobra, jakoś sobie radzę, bo jakoś mnie nie biją, ale... Jo pierdole, dobra, jednak nie biją. Ej, trochę nie za wysoko? Ej, no pojebało trochę. Nie wiem, czy ja gdzieś mogę w ogóle pójść podekspić? Kurwa, coś czuję, że nie dam rady, bo już padam. Okej, teraz jest czysty bot. To teraz ten sam walczy. Jeszcze jakby on tym najebał. Ty prawie im najebał, nie? Okej, dobra, wiecie co? Nieźle. Przecież to są takie małe... Przecież to są małe te poziomy. Co ma na takich poziomach expić? 18 i tak dalej? Nie no, bez przesady, kurwa, panowie. No bo kupiłem już tego Fibasa, ale chuj z tym Fibasem. Jakaś jest... Ja sobie jeszcze chcę złapać tutaj... Staryu. Albo zabiję Staryu, tak okej. Spoko. Dobra, nie no, jak ty się wdejść w bola nie złapiesz, no ja myślę. Dobra, wiecie co, to chyba tyle na dzisiejszy odcinek, bo jak mówiłem, to teraz odcinki będą tak, będę nagrywał tak mniej więcej po pół godziny tylko te odcinki, więc będą trochę mniej skondensowane. No i co, będę musiał chyba Pokemony podexpić poza odcinkiem, no bo nie widzę innej opcji zasadniczo. No i co, to tyle, także możecie napisać, czy expić Pokemony, czy próbować tym, co mam. Bo może jeszcze się okaże tak, że ja będę expił Pokemony i pokonamy tego gościa, a tu nagle będzie 30 poziomy, będą mieli wszyscy trenerzy i tak dalej. No to...